Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale i witajcie w kolejnym odcinku, w którym skomentujemy sobie Top Model. Ja dzisiejszy odcinek już obejrzałam, oprócz oceny jurorów, jak zwykle rozdzielimy odcinek na dwie części i powiem Wam, że mam dość mieszane uczucie, dlatego że z jednej strony jest to jeden z najgorszych odcinków, jaki ja oglądałam, a z drugiej strony jest to jeden z najlepszych odcinków, jaki ja oglądałam I chyba nie ma sensu, żebym przeciągała ten wstęp. Zobaczcie sami, dlaczego uważam, że jest to jeden z najgorszych i jeden z najlepszych odcinków, chociaż te najgorsze momenty pojawią się w drugiej części, którą skomentujemy w przyszłym odcinku. Przejdźmy do oglądania. Dzień dobry, kochani! Zbiórka! Czeka Was super zadanie. Podróż w czasie. Naszym wehikułem czasu będą Wasze TikToki. Słuchajcie, to zadanie jest tak bzdurne, że nie ma sensu, żebym ja tutaj cokolwiek omawiała. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy i mieli wspólnie nagrać TikToka. To, jak mocno jest promowany TikTok podczas trwania tego Top Model, to po prostu mnie zaskakuje. Ale postaram się ugryźć ten temat z zupełnie innej strony, bo to zadanie kompletnie nie miało nic wspólnego z modelingiem. W sensie tam był temat związany z modą, okej, okay, no to muszę tutaj się zgodzić. Natomiast zastanówmy się troszeczkę od innej strony. Czy TikTok jest potrzebny do kariery w modelingu? Nie, nie jest potrzebny. Natomiast czy aktywność na social mediach może pomóc? Tak, moim zdaniem jak najbardziej i uważam, że warto jest działać na social mediach, dlatego że jest dużo zleceń modelingowych, które możemy otrzymać przez Instagram chociażby. Nie wiem, jak to działa na TikToku, dlatego tutaj wolę się nie wypowiadać na ten temat. Natomiast jeżeli miałabym to odnieść do Instagrama, to jak najbardziej na wielu rynkach na świecie, jeżeli chodzi o rynki modelingowe, to wręcz pyta się modeli i modelek, ilu mają obserwatorów na Instagramie, więc to jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jeszcze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Można spokojnie, bez udziału w social mediach, pracować. Także nie wyklucza to kompletnie. Ja uważam, że te zadania TikTokowe są po prostu bez sensu w takim względzie, że moim zdaniem oni powinni większą uwagę, oni to znaczy jurorzy, powinni większą uwagę przyłożyć do tego, żeby uczyć modeli zawodu. Uczyć jak pozować, uczyć jak się zachowywać na castingach, szkolić ich po prostu i później jako dodatek social media jak najbardziej. Ja uważam, że teraz modeling z social mediami i takie influencerstwo, powiedzmy, to jest bardzo brzydkie słowo, jak odmienić się słowo influencer, czy właśnie cokolwiek związanego z tym tematem, ale te dwie dziedziny zaczynają się przenikać, więc dobrze jest, jeżeli zaczniecie budować swoje zasięgi i ja dlatego uważam, że duża część uczestników tego programu, po tym jak odpadną już z tego programu, czy program się zakończy, to nawet jeżeli nie zrobią kariery w modelingu w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, znowu cały czas będą jednak mogli pracować jako modele, jako modelki, ponieważ ze względu na ich popularność marki będą się do nich zgłaszały. Więc idealnym połączeniem byłoby pracowanie w zawodzie na pełen etat i jednocześnie budowanie swoich kanałów społecznościowych. Dobra, przechodzimy do kolejnej części tego odcinka, czyli coś, co jest naprawdę w 100% związane z modelingiem. I tak się cieszę, tak mi się przyjemnie to oglądało. Sami zobaczcie. Dzisiaj przed Wami bardzo poważny dzień, bo będziecie walczyć o pracę. Autentyczną pracę. Dzisiaj macie trzy spotkania i castingi. Nareszcie. W końcu modele robią coś, co w rzeczywistości przypomina pracę modeli i modelek. To nie jest jakieś chodzenie po wodzie, to nie jest chodzenie po rusztowaniach, to nie jest nagrywanie TikToków, tylko realne spotkania z ludźmi, którzy siedzą w branży. I mogę Wam obiecać, że dużo będę miała ciekawych rzeczy do przekazania. Jeden z castingów to jest casting, w którym będziecie walczyć o sesję do katalogu marki Apart. Drugi casting to będzie walka o sesję do magazynu Elle. Trzeci casting to będzie walka o ofertę współpracy z Międzynarodową Agencją Modelek i Modeli. Super, bardzo fajny przekrój, czyli mamy casting do biżuterii, do zdjęć do biżuterii, casting do sesji dla magazynu Elle
i casting do agencji zagranicznych. Jeżeli chodzi o casting do magazynów, to są zazwyczaj takie prace, na których nie zarobicie, raczej. Na bardzo dużej ilości rynków za magazyny w ogóle nie dostajemy zapłaty, ponieważ traktowane jest to jako rozwój naszego portfolio. Ja się z tym w 100% nie zgadzam i jest bardzo przykre to, że niektórzy uważają, że nie powinno się płacić za wykonaną pracę, ale tak jest. Jednak wykonywanie magazynów jest bardzo prestiżowe. Oczywiście mówimy tutaj o tych takich większych i bardziej znanych magazynach. Jeżeli chodzi o biżuterię, też bardzo ciekawa sprawa, bo ja już wiele razy mówiłam, że pokazy biżuterii czy sesje do biżuterii rządzą się troszeczkę innymi prawami niż takie sesje typowo modowe i na trochę inne rzeczy zwraca się uwagę. W pierwszym odcinku, takim już jak uczestnicy weszli do domu, to odpadła Wiktoria. Wiktoria miała tatuaż na ręku. Zazwyczaj osoby, które mają takie tatuaże, nie robią prac przy biżuterii, chyba że jest to zgodne z tematem przewodnim takiej sesji. Natomiast zazwyczaj tatuaże to jest bardzo problematyczna rzecz. Jeżeli chodzi o castingi do agencji zagranicznych, jestem bardzo zadowolona, że takie coś też pokazują, ale powiem wam więcej szczegółów, jak już będziemy oglądać przebitki. Gdzie jest nasz kierowca? Gdzie jest nasz kierowca? Na niektórych rynkach, jak wyjeżdża się na kontrakty zagraniczne, są kierowcy i to wynika z bariery językowej. Na przykład w Chinach mamy kierowców, dlatego że inaczej strasznie ciężko byłoby się dogadać i większość klientów nie mówi po angielsku. Jeżeli mówią po angielsku, to nie w taki sposób, żeby można było się dogadać. Są w stanie powiedzieć, nie wiem, uśmiechnij się albo podskocz, ale nawet takie zapytanie się, ile masz lat, czy jakaś taka swobodna rozmowa, to już nie wchodzą w grę. Jeżeli chodzi o Europę, to na większości rynków jeździmy sami na castingi. Jeżeli chodzi o Azję, to też nie zrozumcie tego, że jeżeli w Chinach są kierowcy, to wszędzie tak jest. Absolutnie nie. W Singapurze, w Hongkongu jeździmy sami na castingi, w Tajlandii też jeździmy sami, w Indiach jest kierowca. Różnie to wygląda na różnych rynkach, natomiast w Warszawie, jak się robi castingi, to jeździmy sami. Nie masz jakichś? Ja nie wiem. A ja nie zebrałam. Wszyscy mamy z tej samej. A tam były gdzieś książki na stole, czy co? Matko, nie wziąłeś książki? Nie wziąłam książki. No. O f***, Agnieszka, co ty dajesz? No serio. Zawracamy, czy jak? To, że Agnieszka zapomniała książki, to tak, to jest duży problem, to jest bardzo duży problem. Oni się wrócili do domu, żeby Agnieszka wzięła swoje portfolio. Bardzo miło ze strony uczestników. Ja też nie oceniam negatywnie Agnieszki, bo wiecie co, wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że uczestnicy nie dostali takiego przeszkolenia, w którym ktoś by im powiedział, jak wygląda casting, więc też ona nie do końca w ogóle wiedziała, bo ona powiedziała, że nie usłyszała, że są te booki gdzieś tam ułożone. W każdym razie, słuchajcie, to jest tak, że to tak jakbyście poszli na rozmowę o pracę bez swojego CV. Mniej więcej tak to wygląda, dlatego że portfolio to jest taki odpowiednik CV. I klientowi będzie bardzo trudno ocenić to, czy się nadajecie, czy się nie nadajecie, nie będą widzieli waszych zdjęć. Zazwyczaj w booku trzyma się też kompozytki. Kompozytki to jest taka nasza, powiedzmy, wizytówka. Tam jest kilka zdjęć, jest nasze imię, nasze wymiary, wzrost i kontakt do agencji. Więc też, jeżeli nie macie kompozytek, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. Większość klientów nie odezwie się do was i was nie zabukuje, jeżeli przyjdziecie bez booka i bez kompozytki. Mogą się zdarzyć wyjątki od tej reguły, jak najbardziej, ale dlaczego klient ma stawać na rzęsach i dokładać sobie dodatkowej pracy? Ja wam powiem, że często na castingi przychodzi po 100 osób, które starają się o jedno miejsce. Jakby jest jedna pozycja, przychodzi 100 osób na casting. Więc agentowi zdecydowanie łatwiej będzie zabukować kogoś, kto przyszedł z portfolio, przyszedł z kompozytkami. Także pamiętajcie, absolutnie pilnujcie tego, żeby książkę przy sobie zawsze mieć. Mi zdarzyło się kilka razy tak, że zapomniałam wziąć książkę z castingu i zostawiłam na castingu. Także uważajcie, uważajcie. Ja jestem dosyć roztrzepana. Całe szczęście udało mi się odzyskać moją książkę, ale to też było tak, że prawie się spóźniłam na kolejne castingi. Zawsze pamiętajcie. Teraz jak ja już jeździłam na moje ostatnie kontrakty, to rozmawiałam z moimi agencjami zagranicznymi, że będę korzystać z iPada zamiast z booka, ponieważ to jest cholernie ciężkie, powiem wam. I jak się robi na przykład 10 castingów dziennie i jest ten book w torebce, to po prostu tak plecy bolą. Ja polecam w ogóle nosić plecak, dlatego że na castingi trzeba zabrać dziewczyny. Trzeba zabrać szpilki, trzeba zabrać buka i radzę zabrać ze sobą puder, coś do poprawienia makijażu, nie wiem, jakąś pomadkę, ale takie neutralne kolory oczywiście. Nic jakiegoś bardzo mocnego, nic krzykliwego i grzebień albo szczotkę, żeby sobie poprawić włosy. I powiem wam, że no ciężkie jest to wszystko. Uważam, że to, że możemy taką tradycyjną książkę zamienić na iPada, jest genialne. Ja jestem Nina Mazurek. Maja.
Grazie. Dzisiaj jesteście w showroomie marki Apart. My szukamy modeli do dwóch naszych kampanii. Do kampanii męskiej i do kampanii damskiej. Każdy casting wygląda inaczej, to pewnie wiecie. Sorki, jeżeli mówię jakieś oczywiste rzeczy, ale chciałam wam powiedzieć, że czasami klienci są bardzo mili, pogadają z wami, powiedzą usiądźcie sobie tutaj, a czasami zdarzają się klienci na castingach, którzy wręcz czuliby się, ja takie wrażenie czasami miałam, że wręcz dla nich poniżające by było to, żeby ze mną porozmawiać. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że większość klientów jest spoko. Czasami sobie pogadają z wami, czasami się spytają skąd jesteście. Fajnie, jeżeli powiecie coś takiego catchy, coś takiego, że oni was zapamiętają. Też z mojego doświadczenia powiem wam, że większość klientów nie lubi, jeżeli ktoś jest zbyt gadatliwy i jeżeli ktoś po prostu aż za bardzo jest hop do przodu. Więc dobrze będzie to wyważyć, ale oczywiście każdy klient jest inny. Cześć Maju. Dzień dobry. Bardzo ładne światło jest, tak? Tak bardziej troszeczkę na środku. I zaczynamy, tak? Od takiego prostu bardzo prostego, tak, fajnie z dłońmi do góry, znaczy tak jak trzymasz. I teraz. No do apartu trzeba mieć piękne dłonie. Ja pracując jeszcze jakiś czas temu w kuchni, nie mam tych dłoni najpiękniejszych. Mam też poobcinane paznokcie przez noże. Przy takich castingach do sesji zdjęciowych też różnie bywa, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Czasami na castingu wszystkim robi się zdjęcia, nawet jeżeli klient od razu wie, że nie będzie zainteresowany, to też czasami wynika z tego, że robią zdjęcia. Gdyby ewentualnie szukali kogoś do jakiejś innej pracy, to będą mieli już, wiecie, przegląd modelek i modeli. Czasami jest tak właśnie, że wszystkim robią zdjęcia, czasami wybierają tylko osoby, którymi są zainteresowani i później im robią zdjęcia. Jeżeli chodzi o dłonie, to jeżeli macie brzydkie dłonie, a chcecie pracować w modelingu, nie ma problemu, ale najlepiej by było mieć ładne dłonie, bo wiecie, chodzi o to, że najlepiej by było mieć po prostu pełen pakiet, dlatego że macie więcej możliwości pracy. Natomiast jeżeli macie super wzrost, super wymiary, jesteście niesamowicie fotogeniczni lub fotogeniczni, to spokojnie, nawet z brzydkimi dłońmi, no cóż, nie będziecie robić niektórych prac, ale to kompletnie nie wyklucza z modelingu. Natomiast warto jest dbać o swoje dłonie, regularnie je nawilżać, dbać o to, żeby paznokcie były równo przycięte, żeby były czyste, żeby były skórki zadbane. I jeżeli chodzi o malowanie paznokci, to lepiej nie malować. Ewentualnie na kolory cieliste i takie bardzo, bardzo naturalne, a paznokcie powinny być króciutkie. Ty wróciłeś z metu koszykówki? No tak. Nie, jak coś to wziąłem rzeczy na przebranie, bo stwierdziłem, że pójdę sobie tak na luźno, ale... Nie no, super, stoi na casting, dobrze. To... Chciałem się przedstawić na wszystkich castingach tak, jak jestem na co dzień, czyli... na takiego właśnie luzaka trochę. No tutaj pewnie wiecie, co chcę powiedzieć, nie można się tak ubierać na castingi. W ogóle na castingi najlepiej jest nosić neutralne kolory, neutralne ubrania, które nie zasłaniają sylwetki. Tutaj w tych ciuchach jego one są tak luźne, że nawet nie wiadomo, czy on jest w formie. Takie klasyczne ubrania są zdecydowanie lepsze i Mikołaj tutaj mówi o tym, że chciał pokazać swoją osobowość, ale to trochę jest odwrotnie, bo to projektant ma pokazać swoją osobowość i swoje pomysły na nas, a nie odwrotnie. No i tutaj właśnie różni się zatrudnianie do kampanii celebrytów lub gwiazdy czy osoby sławne i modela modelkę. To nie my mamy siebie wyrazić, tylko my mamy wyrazić wizję klienta. Dajesz, patrzysz, oczy otwarte i teraz. Jak on się mógł tak ubrać na casting? Koszmar. Jedyne, co widzisz na zdjęciach, to ta jego bluza. No nie wiem, to jest to miała i tyle. Rzeczywiście strój... No, nie zrobił najlepszego pierwszego wrażenia. Właśnie. Dokładnie, a w końcu na tym polega casting, prawda? Żeby zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie. Także pamiętajcie o tym, nie idźcie na przekór wszystkim za wszelką cenę, bo po prostu nie dostaniecie pracy i tyle. Łukasz Bogusławski. Dzięki. Kolejeczka jest tutaj, zapraszamy bardzo. Na castingach to w ogóle tak jest, słuchajcie, że uzbrojcie się w cierpliwość, bo jest dużo czekania. Ja polecam wziąć ze sobą jakąś książkę, chociaż z książką też jest tak, że będzie wam dosyć ciężko, ale dlatego właśnie przyda się noszenie plecaka. Dobrze jest coś poczytać, dobrze jest mieć się czym zająć, bo czasami to czeka się nawet, kurczę, ja najdłużej czekałam 10 godzin. A jak czujesz się przed aparatem? Przed aparatem? No. To zależy w jakiejś sesji na pewno. To nie jest tak, że każda sesja, to nie będę kłamała, jest dla mnie, że czuję się jak ryba w wodzie. No cóż, wystarczy na mnie popatrzeć. Dobra, wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Okay. Zostawiamy sobie swoją książkę na chwilę.
Damy wam znać. Okej. Okay. Wiecie co, no jest to bardzo słabe, jak Agnieszka się przedstawiła i zaraz wam puszczę jeszcze jeden fragment, bo ona sobie zdaje sprawę, że to było słabe, ale to było zamierzone. I ja tego absolutnie nie rozumiem, bo po co w ogóle chodzić na castingi, po co w ogóle chcieć starać się pracować w modelingu, skoro w zasadzie nawet nie chcecie dać siebie wszystkiego, żeby pokazać, że nadajecie się. To tak jakby kucharz przyszedł i powiedział, że no czasami mi wyjdą dobre kanapki, a czasami nie. Zresztą popatrz na mnie. Jeżeli pójdziecie na casting, to pamiętajcie o tym, żeby mówić, że czujecie się dobrze, że jak się spytają was, jak się czujecie na catwalku, to powiedzcie, że super, że to jest mój żywioł. Jakby nie podcinajcie sami sobie skrzydeł. Powinnam powiedzieć, jak to się mówi na rozmowach rekrutacyjnych, że nadaje się do wszystkiego. Mam tego świadomość, mogło mi to zamknąć drogę. Myślę, że absolutnie nie będą chciały współpracować ze mną. Chcę współpracować z osobami, które chcą ze mną współpracować. I nie będę się nigdy w życiu prosić o to. No to wiecie co? Ja tutaj jednej rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego Agnieszka poszła do tego programu, skoro zabiera miejsce osobom, które chcą pracować w modelingu. Ona udzieliła wywiadu do Glamour, za co szanuję, bo powiedziała, że ona idzie tam po to, żeby się zareklamować, żeby się wybić i żeby później czynić jakieś dobre rzeczy. Nie napisała dokładnie, o co chodziło. Jakby ja rozumiem i to też od początku było widać, że ona chce wypromować swoje kanały społecznościowe. Tylko, że to jest po prostu nie fair, bo modeling na tym polega właśnie, że chodzimy na castingi i staramy się zdobyć pracę. My nie wybieramy sobie, dla kogo my będziemy pracować. To znaczy, słuchajcie, jest 50 castingów do pokazów, powiedzmy, i my nie możemy agencji powiedzieć, pójdę na casting do tej marki, pójdę do tej, ale tej ja już nie lubię, to ja do tej nie pójdę. No to nie na tym polega. I tutaj jakby ja odniosłam takie wrażenie, że Agnieszka od razu chce wskoczyć w rolę celebrytki w takim znaczeniu, nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko w takim znaczeniu, że to ona stawia warunki. Ale tak nie wygląda modeling, więc no widać, że ona nie chce pracować jako modelka. Co ja też rozumiem i w sumie może się zgłosić do Top Model, tylko ja uważam, że to trochę nie fair, bo mogłyby też do tego programu zgłosić się osoby, które naprawdę chcą pracować w modelingu, pójdą na casting i dadzą z siebie wszystko. Widzę, że masz 1,70 m wzrostu, to jest tak. Trochę mało, żeby na przykład chodzić po wybiegu. Tak, tak. O ile można to oszukać w sesji do magazynu, to jednak jest to trochę mało. Naprawdę, wydaje mi się, że mam bardziej komercyjną urodę niż wybiegową. Teraz wam powiem, już o tym wspominałam, ale tak bardzo szybko. Uroda komercyjna, uroda fashion w bardzo dużym uproszczeniu. Uroda komercyjna to są osoby, to są modelki zazwyczaj niższe, które robią katalogi i sesje zdjęciowe, a uroda fashion, czyli taka bardziej modowa, to są dziewczyny wysokie od 175 w górę, tak do 181,2, które są bardzo szczupłe i robią zazwyczaj pokazy. Natomiast tak naprawdę, to nie ma aż tak sztywnego rozdzielenia. Wiecie, to jest tak, że te niższe modelki zazwyczaj robią sesje zdjęciowe, bo nie są zatrudniane przy pokazach. Natomiast jeżeli wyższa modelka jest też bardzo, bardzo taka fotogeniczna, znaczy wszystkie modelki w zasadzie powinny być fotogeniczne, prawda? Ale jest też tak, że modelka ta tak zwana fashion też będzie robiła katalogi, więc tutaj nie ma aż takiego rozgraniczenia i niższym osobom jest trochę trudniej, dlatego że mogą robić tylko zdjęcia. Nie wyklucza ich to kompletnie, bo ja mówiłam, że od 170 cm można wyjeżdżać na castingi, ale agencje chętnie biorą dziewczyny od 174, od wzrostu 174. Pracowałaś już wcześniej jako modelka? Nie pracowałam wcześniej jako modelka. Jak się czujesz przed aparatem? Ja właśnie najbardziej się czuję jakby w sesjach. Czyli to jest w ogóle twoja pierwsza przygoda z modelingiem? To jest zupełnie dla mnie nowy świat. Stwierdziłem, że jak nie spróbuję, to będę strasznie żałował, bo bardzo lubię jedno z takich określeń, które widać na billboardach, że znajdź swoją ścieżkę, ale najpierw spróbuj wszystkiego. No i właśnie tutaj jestem. Bardzo lubię Mariusza za to, że on się tak konkretnie i szybko wypowiada, bo wiem, że niektóre osoby mają skłonność do tego, żeby powiedzieć to, co powiedział Mariusz, żeby gadać o tym 5 minut. Krótko na temat, super. Chciałam wam też pokazać ten fragment, żeby pokazać wam, że rzeczywiście tak często wyglądają castingi, że jest taka pogadanka i tak dalej. Ja kiedyś na castingu z fotografem z Singapuru rozmawiałam o Bruce Willisie, ponieważ uważam, to jest po prostu mój ukochany aktor i ten fotograf robił zdjęcia
aktorem hollywoodzkim. I tak nam się fajnie rozmawiało, że ojejciu, chyba godzinę siedziałam na tym castingu, ale już byłam ostatnia na tym castingu, więc nie bójcie się, nie przedłużałam czekania nikomu innemu. I też właśnie wpadliśmy w taką gadkę, że o Jezu, gadaliśmy strasznie długo. Zazwyczaj te rozmowy są krótsze, ale też często jest tak, że o jak długo pracujesz, w czym czujesz się lepiej, to też może się zdarzyć. Nie musi, ale może. Dlatego te kontakty, te umiejętności w komunikacji interpersonalnej są tak ważne. Na zdjęcia próbne zapraszamy Weronikę i, żebym nie pomyliła, Mariusza. Okej, okay. A mrugnijcie do mnie na 3-4, 3-4. Jeszcze raz, a przytrzymajcie. Czasami na castingach jest tak, że nie wszystkim robione są zdjęcia tak, jak to było przy aparcie. Z tego, co widziałam, tam wszyscy uczestnicy mieli robione takie zdjęcia castingowe. Tutaj tylko wybrane osoby. I też ciekawa sprawa, bo już są robione zdjęcia, jak mogliście zobaczyć w studiu, z takim dobrze ustawionym światłem i zdjęcia robi fotograf. Znaczy Tyszka też oczywiście jest fotografem, tylko tam były takie zdjęcia bardziej polaroidowe robione. Dzień dobry, nazywam się Gracja Kalibabka. A coś robiłaś z ustami? Nie. To znaczy miałam poprawione, bo odrywałam lekką atletykę i stał się taki mały wypadek. Jak się przedstawiamy, to przedstawiamy się z imienia albo z ksywki. Nie słyszałam osobiście nigdy, żeby ktoś się przedstawiał imieniem i nazwiskiem, bo klienci i tak nas nie zapamiętają. Znowu, chyba że jesteśmy znanymi osobami, no to wtedy zapamiętają, ale wyobraźcie sobie, że i tak klienci nie pamiętają zazwyczaj naszych imion, więc rzucanie nazwiskiem jest kompletnie bez sensu. Na castingach czasami zdarzy się, może się zdarzyć tak, że klienci zapytają, czy było coś poprawiane. Tak jest po prostu. Też klienci często się o to pytają, bo jeżeli chodzi na przykład o sztuczne biusty, wiem, że jest dużo firm, które szukają dziewczyn z naturalnymi biustami, ponieważ uważają, że lepiej te biusty wyglądają w ich produktach. Więc tak, to się naturalnie zdarza, to nie jest jakaś złośliwość, to jest po prostu takie pytanie techniczne dotyczące pracy. Zrobiłam kiedyś L w ogóle w Chinach. Bardzo fajnie, że Maja wspomniała o tym, że zrobiła już L w Chinach i warto jest pochwalić się doświadczeniem. To nie jest nic złego, to nie jest przechwalanie się, to jest istotna informacja dla klientów, ale uważajcie, bo jeżeli na przykład idziecie do castingu dla Samsunga, powiedzmy, i robiliście już bardzo często jakieś kampanie dla iPhone'a, to nie chwalcie się tym tak na lewo i prawo. Też jest tak, że jeżeli pracowaliście przy kampanii dla Pepsi, to nie chwalcie się tym na castingu dla Coli. Takie rzeczy wykreślają bardzo często. Jak się chodzi na castingi do reklam telewizyjnych, to jest taka rubryczka, gdzie klienci proszą, żebyście wpisali, w jakich kampaniach czy w jakich reklamach telewizyjnych wystąpiliście w przeciągu ostatnich 2, czasami nawet 5 lat i wtedy trzeba wszystko wypisać. I to, że wzięliście udział w jakiejś reklamie, może was wykluczyć przy staraniu się o jakąś konkretną pracę. To tak jako ciekawostkę wam powiem. Dobra, zapraszam. A ty z meczu koszykówki wróciłeś do nas? Mam rzeczy do przebiórki, jak coś takie właśnie, dżinsy. Na casting musisz przyjść bardziej raczej neutralnie ubrany, tak żebym na przykład, tak jak ja jestem stylistką, mogła sobie ciebie móc wyobrazić, bo tak to trochę narzuca mi to bardzo twój styl. Dokładnie, to jest to, co ja mówiłam. Dokładnie, dokładnie. To my mamy przekazać wizję kogoś innego, a nie my mamy przekazywać swoją wizję. To nie na tym nasza praca w ogóle polega. Nie podoba mi się tutaj podejście Mikołaja, bo ja wiem, że on się chciał wyróżnić, ale wyróżnić się można na wielu innych płaszczyznach. To nie jest najlepszy moment, dlatego że sami sobie przeszkadzacie. I nie rozumiem, dlaczego się nie przebrał. No, ale patrzy się na niego przez pryzmat tego ubrania już, nie? No tak, no. Przyszedł, wygląda jak pajac. Tutaj dostałam od was, od części z was komentarze, że te panie się zachowały, że ta pani jedna konkretna zachowała się bardzo nieprofesjonalnie, bo powiedziała, że Mikołaj wygląda jak pajac. Okej, rozumiem, to nie było najlepsze określenie, to nie jest najprzyjemniejsze określenie, ja chciałam tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ta pani powiedziała, że Mikołaj wygląda jak pajac, kiedy Mikołaja już tam nie było. To, że klienci dzielą się swoim feedbackiem, to tak to wygląda w branży. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem, tak to po prostu wygląda. Wspominałam też kiedyś na jednym z odcinków moich, że kiedy byłam w Chinach, to jedna z moich koleżanek znała język chiński, dlatego że jej tata był ambasadorem, tylko nie pamiętam, skąd ona była, z jakiej
polskiego państwa. W każdym razie ona nam czasami tłumaczyła, co ludzie na castingach o nas mówili pomiędzy sobą po chińsku. No i to było straszne, naprawdę. To było, nawet nie będę powtarzać, były to bardzo niemiłe określenia. Ja jednak widzę bardzo dużą różnicę pomiędzy tym, co mówi się komuś w twarz, kiedy mówi się, że wyglądasz jak ropucha, wyglądasz jak, a nawet nie chcę tego cytować, i wiecie, ściąga się jakby w dół tę osobę, a co innego, kiedy dwie osoby po zakończonym castingu, kiedy model już wyjdzie, dzielą się feedbackiem. No rzeczywiście, no nie jest to najprzyjemniejsze określenie. Mikołaj, idziesz gdzieś na casting teraz, następny? Aha. To się przebieraj w swoje klasyki. Przebierać się? Jak idziesz na następny casting, to się przebierz. No. I zobaczcie, tutaj no rzeczywiście to określenie, że wyglądasz jak pajac, nie jest miłe, ale w kontakcie z Mikołajem te dwie panie są jak najbardziej kulturalne, wręcz dały mu radę i to bardzo dobrą radę, żeby się przebrał, ale on nie posłuchał. Ciągle jest kwestia tego mojego ubioru. Jakby fakt tego, że dalej jestem ubrany tak jak jestem i mnie wzięli mimo wszystko na zdjęcia, dalej utrzymuje mnie w tym, że mimo że się pokazałem jak chciałem się pokazać. Tak, no takie rzeczy czasami mogą się zdarzyć, ale według mnie jest to bardzo nieprofesjonalne podejście i jednak większość klientów po prostu nawet nie spojrzy na Mikołaja. No tam ktoś może dostrzec potencjał, ale po co samemu sobie przeszkadzać i po co wyłamywać się z zasad, które są ogólnie przyjęte. To tak jakby przyjść na rozmowę, starając się o pracę recepcjonistki i założyć szorty, które odkrywają połowę pośladków. Też może się zdarzyć, że w jednej firmie na 1000 ktoś was zatrudni, ale czy jest to profesjonalne? Nie. A weź sobie na przykład ręce do głowy, gdzieś mocno takie, tak. Nie, no jesteś mocnym facetem, który po prostu, wiesz, swoim wzrokiem ale zamraża. Który mocny facet tak sobie zrobi? Co ja mam zrobić z tymi dłoniami? Tutaj pięknie możemy zobaczyć, jak uczestnicy są kompletnie nieprzygotowani. Łukasz nie ma pojęcia, jak pozować z biżuterią, dlatego że był zajęty nagrywaniem TikToków. No i właśnie o to mi chodzi, kiedy ja mówię, że krytykuję program Top Model i że on nie do końca uczy modeli. Modele tam sami się nauczą poniekąd właśnie z takich momentów jak teraz, o, są te castingi. Dlaczego przed pojechaniem na castingi nie było krótkiego szkolenia i nie powiedziano modelom, jak układać dłonie, co zrobić? Przecież też ja się domyślam, że dla panów pozowanie z biżuterią może być trudne o tyle, że mogą nie być pewni, jak coś pokazać. To jest normalna sprawa. Szkolić, szkolić, szkolić i jeszcze raz szkolić, a mniej TikToka, proszę. Znaczy, dobrze. Tatuaż jest. No tatuaż jest bardzo mocny, trzeba by go przykryć, no ale dobrze, tak. Zostańmy. Teraz. W takim dziwnym miejscu sobie ten tatuaż wymyślałaś. I tak, tutaj jest to, o czym wam opowiadałam a propos tatuaży. Niektóre można przykryć, ale ogólnie one są problematyczne przy niektórych pracach. Fajnie, że zostało to pokazane. Szkoda, że tak mało się też o tym mówi, bo w Top Model jest cały czas pokazywane, że tatuaże nie stanowią żadnej przeszkody, a to jest kompletna nieprawda. Jak możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o biżuterię, jeżeli chodzi o suknie ślubne, sporo tego jest, ale jest dużo prac, przy których tatuaże są naprawdę dużym problemem. Wkurzyłam się trochę, jak usłyszałam właśnie, że mam ten tatuaż. No i ten tatuaż strasznie mocno widać, trudno. No nie wiem, czy będziesz miała w okazję chodzić na inne castingi biżuterii, ale powiem ci, że to może być problem. Ja nie wiem, o co tutaj się wkurzać. Karolina, nie wkurzaj się. Jakby pracowałaś wcześniej jako modelka, więc wiesz, z czym się, jak to wygląda. I każda osoba, która pracowała w modelingu, wie, że tatuaże mogą być przeszkodą przy zatrudnieniu, przy niektórych pracach. Bo normalne jest to, że wyobraźcie sobie, że macie jakąś firmę z ciuchami, z biżuterią i wy szukacie kogoś do przekazania swojej wizji i teraz na przykład chcecie zrobić kampanię, w której modelki wyglądają jak nimfy, są takie zwiewne i tak dalej. I jeżeli ktoś ma wytatuowany cały rękaw, to raczej go nie zatrudnicie. Ja wiem, że tutaj był mniejszy tatuaż, ale ten tatuaż też nie musi pasować do każdego pomysłu na sesję. Dlatego właśnie ja często podkreślałam, że najwięcej pracy będzie dla tych modeli, dla tych modelek, które są bardziej takie neutralne w swoim wyglądzie. Ale oczywiście zdarzy się raz na jakiś czas, że taka osoba mocno charakterystyczna i mocno określona, przebije się, ona będzie miała mniej pracy, ale będzie robiła większe kampanie, bo będzie taka bardziej charakterystyczna. To jest to, o czym mówiłam a propos Zombie Boya, że on też chodził na niektóre pokazy, pomimo swojego kontrowersyjnego looku. Wiecie, takie przypadki się zdarzają, ale jeżeli mówimy o takim normalnym zwykłym modelingu, to lepiej jest nie mieć tatuaży, niż je mieć. Aczkolwiek znowu podkreślę, że jeżeli to są mało widoczne tatuaże i to są tatuaże gdzieś, nie wiem, tu,
tutaj, czy gdzieś na żebrach. Nie ma takiego wielkiego problemu, jeżeli chodzi o pracę, bo po prostu te tatuaże nie są aż tak bardzo widoczne. Dobrze, i teraz zasłoniłaś sobie zegarek tą jedną ręką, czyli trzeba, wiesz, o, dobrze. Tak naturalnie, jak sobie wybrałaś te włosy, to było fajnie. Teraz. Fajna uwaga, pamiętajcie o tym, że jeżeli pokazujecie biżuterię, to musicie pamiętać o tym, żeby nie zasłonić ani jednego elementu z biżuterii. Jeżeli pokazujecie ubranie, to pamiętajcie, że wy musicie mieć fajną mimikę, musicie fajną pozę przybrać, ale ubranie musi być widoczne. Zawsze jak pracujecie, to coś sprzedajecie, więc pamiętajcie o tym, żeby dobrze taką rzecz sprzedać. Nie rozumiem za bardzo, po co tutaj są pokazane takie przebitki, wiecie, a la stare polaroidy. Tak się nie robi już castingów. Kiedyś tak się robiło rzeczywiście. No teraz to nawet aparatem telefonicznym wychodzą lepsze zdjęcia, więc trochę mi się śmiać chce, jak zobaczyłam, że tak stylizują te zdjęcia na takie, wiecie, stare i takie jak trochę z lat 90. Ja miałam kiedyś takie zdjęcie na castingu do... To była już przymiarka, sorry. To, co to była za marka? To był Dior? Chyba to było Gucci. To było dla Gucci. I rzeczywiście zrobili nam takie zdjęcie polaroidowe, takie bardzo rozmyte, ale to było dawno, dawno temu. Teraz po prostu nie wywołuje się raczej tych zdjęć. Chyba, że czasami tylko po to, żeby powiesić to na ścianie. To okej. Okay. Ale robi się normalne zdjęcia w dobrej jakości. Załóżmy tak, jakąś biżuterię. Dobrze. Masz swoją jakąś? Nie. Zdjęłam wszystko. Dobrze. O, pierwsza kandydatka, która przyszła bez biżuterii. Na casting, to dobrze, uff. Rzeczywiście, jak się chodzi na castingi do biżuterii, to trzeba zdjąć całą biżuterię i tutaj jest też bardzo istotne, żeby mieć neutralne ciuchy, które nie dodają, które też są obcisłe, tak żeby było widać sylwetkę. I to, że Karolina przyszła bez biżuterii, to jest duży plus, ale też ja nie zauważyłam, żeby jurorzy w ogóle mówili uczestnikom, żeby przyszli bez biżuterii, więc o takich rzeczach też warto jest powiedzieć. A jeżeli chodzi na inne castingi, takie nie już stricte do biżuterii, to biżuterię można mieć jak najbardziej, tylko pamiętajcie o tym, żeby ona była jak najbardziej neutralna. Czyli jakieś drobne złote czy srebrne kolczyki, spoko, jakiś taki malutki wisiorek, okej, ale jakieś takie krzykliwe rzeczy też raczej nie, bo po co? Na castingi idziecie po to, żeby klient zobaczył, czy pasujecie do jego wizji, a nie żeby zaproponować mu swoją własną. Najbardziej w tym zadaniu oczywiście obawiałam się angielskiego. Odkąd tylko przyszłam do programu, wiedziałam, że będę miała przechlapane. Angielski rzeczywiście warto jest znać. Ja już kilka razy mówiłam, że znam osoby, które wyjeżdżały na kontrakty nie znając w ogóle języka angielskiego. Zazwyczaj to byli Brazylijczycy i Rosjanie. Im jest trochę łatwiej, bo to są dwie największe narodowości, które wyjeżdżają na kontrakty. Zawsze jest najwięcej ludzi z Rosji, ludzi z Brazylii, a potem jesteśmy my wszyscy takich i pozostałych państw. Jest nas po kilka osób na kontrakcie. Więc Rosjanom i Brazylijczykom jest zazwyczaj łatwiej z tego powodu, że zawsze znajdzie się ktoś, kto mógłby coś przetłumaczyć, ale to jest niebezpieczne, bo jak macie podpisać kontrakt, nie rozumiejąc, co tam jest napisane i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz wam jeszcze powiem, że spokojnie, nawet jeżeli nie czujecie się w 100% komfortowo, jeżeli chodzi o umiejętności językowe, to nie musicie znać angielskiego na poziomie nie wiadomo jak wysokim, czy nawet na poziomie maturalnym. Ja uważam, że poziom maturalny to nie jest jakiś wysoki poziom, ale spokojnie, spokojnie. Najważniejsze jest to, żebyście dogadali się z klientem, dogadali się z agentem, i tyle. Możecie robić ile tylko chcecie pomyłek. Oczywiście fajnie jest pracować nad tym, żeby robić jak najmniej pomyłek, ale to nie wpłynie w ogóle na waszą pracę. Także nie obawiajcie się tego. Co więcej, ja wam powiem z mojego doświadczenia, że większość moich agentów znała tak beznadziejnie angielski, że jak ja rozmawiałam z moimi agentami, to miałam wrażenie, że mój poziom angielskiego leci na łeb, na szyję. Także nie martwcie się, jeżeli zrobicie jakąś pomyłkę, bo wiem, że to dużo osób blokuje przed tym, żeby mówić. A praktykowanie języka to jest najlepsza nauka. Ja dlatego uważam, że to, w jaki sposób uczy się angielskiego w szkołach polskich, jest bardzo szkodliwe, bo uczy się nas gramatyki, 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 a potem ktoś wyjeżdża i nic nie rozumie i nic nie potrafi powiedzieć. Moi drodzy, do tej pory zdarzało się, że castingi do agencji modelek odbywały się za pośrednictwem internetu, a teraz stało się to normą. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przeprowadzane są castingi do agencji zagranicznych, zazwyczaj wszystko odbywa się online, bez naszego udziału nawet. Po to robi się polaroidy, po to robi się nagrania catwalku, czasami jeszcze są wymagane dodatkowe jakieś nagrania czy dodatkowe zdjęcia. Pytaliście się też mnie w komentarzach, czy na filmach pokazuje się dłonie. Czasami tak, czasami nie. Na takich filmach castingowych do agencji zazwyczaj mnie nie proszono o pokazanie dłoni, ale też każda agencja może mieć jakieś inne wymagania. Więc po to nagrywamy te wszystkie materiały,
Agencja nasza matka wysyła też nasze wymiary, nasz wzrost. I tak najczęściej modelki są bukowane, modelki i modele są bukowani. Natomiast też zazwyczaj sezonowo dwa razy do roku takie większe, mocniejsze agencje zagraniczne przyjeżdżają na castingi. I w Warszawie również jest tak, że agenci z agencji Women z Mediolanu, czy Tomorrow z Mediolanu, czy z jakiejś agencji z Tajwanu przyjeżdżają i przeprowadzają castingi na żywo. No ja pamiętam, że byłam na kilku takich castingach. Zazwyczaj one były w niesamowicie przyjaznej, sympatycznej atmosferze przeprowadzone. Podczas tych castingów sporo rozmawialiśmy o tym na przykład, że agenci, jeżeli byli na przykład pierwszy raz w Polsce, bo to jest tak, że czasami różni agenci przyjeżdżają, to pytali się, czy moglibyśmy jakieś miejsce polecić. Bardzo fajna, przyjemna atmosfera, także nie stresujcie się. Wiadomo, że zawsze są wyjątki od tej reguły, ale to nie jest nic strasznego. Zazwyczaj właśnie dwa razy do roku przyjeżdżali agenci i wówczas modelki, które były w Polsce, przyjeżdżały do Warszawy, bo zazwyczaj w Warszawie były castingi, ale czasami jeszcze w innych miastach pojawiali się agenci. Tu też nie ma jakby reguły. Więc zazwyczaj, jeżeli ten casting był tylko w Warszawie, to modele z całej Polski przyjeżdżali, żeby pokazać się takim agentom. Kilka razy ja miałam tak, że do castingu w Turcji na przykład miałam rozmowę na Skype'ie, więc to jest to, co tutaj będzie można zobaczyć. To wam tak chciałam powiedzieć, że jest kilka różnych metod przeprowadzania castingów, ale jednak ja z tego, co zauważyłam, zazwyczaj po prostu bukuję się modelem, modelkę na podstawie polaroidów, na podstawie filmów. Patricia, what are your measurements? One second. Okay. 79, right. 60 and 89. To jest też ciekawa sprawa, dlatego że ja sprawdziłam na oficjalnej stronie TVN-u, Patrycja ma wpisane inne wymiary, ma wpisane inne wymiary, jeżeli chodzi o talię. Więc to mnie bardzo zaskoczyło i też ma wpisany wzrost 171, a tutaj mówi się, że ona ma 170 cm. Agencje zagraniczne, agencje matki często przekłamują wymiary, także miejcie to na uwadze, dlatego ostatnio coraz więcej agencji zagranicznych prosi o to, że jak robione są polaroidy, to żeby modelka trzymała centymetr na przykład na biodrach i pokazała palcem, jakie ma wymiary, żeby nie było oszustwa. To i tak oczywiście zawsze można jakoś nagiąć, ale trzeba już się wtedy by było bardziej postarać. I ja też zauważyłam, że jeżeli chodzi o wymiary na przykład jakichś supermodelek, to każda strona podaje zupełnie inne wymiary. Tutaj Patrycja nie pamiętała swoich wymiarów, więc pamiętajcie o tym, że jak idziecie na casting, to pamiętacie swój wzrost, pamiętacie swoje wymiary i mówcie te wymiary, które są wpisane na waszej kompozytce. Pamiętajcie, bo jeżeli podacie jakieś tam wymiary, które według was są prawdziwe, a później dacie kompozytkę i te wymiary się nie zgadzają, to wygląda to dość podejrzanie. Oh, very, very strong face. I like it very much. Thank you very much. Would you mind just to turn around a little bit so I can see your profile? Both sides? Yeah. Great. Super haircut, I like that very much. Very modern. I see you doing Fashion Week in London, doing like this, the cool stuff, right? The cool brands. Tutaj pokazałam wam tak długi fragment, dlatego że uważam, że to jest niesamowicie istotna kwestia. Zobaczcie, z jakim szacunkiem ten agent, który pracował z największymi gwiazdami na świecie, rozmawia z modelami. On się spyta, would you mind? Czy miałbyś coś przeciwko, żeby pokazać mi profile? To jest bardzo, bardzo grzeczny zwrot w języku angielskim. Bardzo dużo komplementów w stronę Łukasza. Zobaczcie, jak różne jest to podejście kogoś, kto naprawdę, naprawdę odniósł sukces w świecie fashion. Ja przepraszam, to zabrzmi źle, ale jak różne jest jego podejście do podejścia Joanny Krupy. I jak różne są osiągnięcia tych dwóch osób. Ja nie mówię, że Joanna Krupa mało osiągnęła, ale jeżeli chodzi o świat modelingu, nie osiągnęła aż tak dużo. Ja też wiem, że ja sama nie jestem jakąś znaną osobą, nie pracowałam na najważniejszych rynkach światowych, ale zobaczcie, tutaj jest osoba, tutaj jest gość, który jest naprawdę grubą rybą i może się odnosić z takim szacunkiem. Brawo! I chciałabym, jeżeli mogłabym coś zmienić w programie Top Model, to właśnie
chciałabym, żeby oni obalali te mity, że każdy musi być chamski. Nie. Jeżeli wy będziecie pokazywać, że agenci są chamscy, to inni wezmą was, z was przykład. Jeżeli będziecie pokazywać, że fotografowie są chamscy, to inni wezmą z was przykład. Więc warto jest przełamywać te stereotypy, motywować ludzi i uczyć ich, żeby oni byli twardzi, ale nie w taki sposób, że wy będziecie im jechać. Do you feel comfortable doing being on the catwalk? Catwalk is okay for me, but I feel niepewnie. not comfortable. Yes. Okay, Agnieszka, are you ready? Yeah. Go. Ja wam tutaj powiem, że oczywiście nie musicie kłamać, absolutnie nie. Ja na miejscu Agnieszki, jeżeli czuję się niekomfortowo, to ja bym powiedziała, że uwielbiam chodzić po wybiegu. Wiadomo, że jeszcze muszę trochę poćwiczyć, ale naprawdę bardzo to lubię i koniec. I tyle. Krótka piłka. Tylko, że ja też rozumiem, że ona miała barierę językową. Natomiast nie sądzę, że ktokolwiek by ją zatrudnił, widząc to, jak bardzo jest niepewna siebie. I też niepewność niepewnością siebie, ale ja odniosłam takie wrażenie, i ono oczywiście może być mylne, ale ja takie wrażenie odniosłam, a castingi polegają na tym, żeby zrobić jak najlepsze pierwsze wrażenie. Ja odniosłam takie wrażenie, że jej po prostu nie zależy. I to tyle. Ja gdzieś tam, jeżeli będę stawiała na pracę, jeżeli chodzi o wybieg, to u projektantów, gdzie nie trzeba będzie składać po prostu czerwonej sukni, pięknie jak kobieta iść przez środek dywanu, tylko gdzieś tam w klimaty streetwearowe. Na tym nie polega modeling i właśnie tak mnie trochę to... Jakby to określić? Wiecie co, no to jest naprawdę niesprawiedliwe, że osoby, które chciałyby z siebie dać o wiele, wiele więcej, nie dostały się do tego programu, bo też jakby Agnieszka ma jak najbardziej prawo zgłosić się do tego programu, jak najbardziej, tylko że ona od razu celuje w to, żeby być tą tak zwaną celebrytką. Wybaczcie, ja się powtarzam strasznie, ale jest bardzo duża różnica, kiedy zatrudnia się kogoś do pokazu ze względu na to, kim ty jesteś, a zatrudnia się modela i modelkę. I takie przeskakiwanie od razu bez pracowania jako modelka, do pracowania jako ta top modelka jest po prostu moim zdaniem niesprawiedliwe. Dlatego, że my, jak chodzimy na castingi, to staramy się o każdą pracę, nie wybrzydzamy, staramy się dać z siebie wszystko. To jest tak jak aktor, aktorka. Jak się już osiągnie jakiś tam pułap, to wiadomo, że wybiera się rolę, zastanawia się i jest się wtedy bardziej wybrednym, ale jeżeli Agnieszka chce robić tylko streetwearowe pokazy, no to w taki sposób nie wygląda praca, dlatego że, no nie wiem, ile ona by robiła pokazów w ciągu roku, 4? Tak wygląda rzeczywistość, no wiecie, dobra, nie będę się rozgadywać, nie podoba mi się jej podejście, już mogła chociaż udawać naprawdę, że jej na tym zależy, a nie od razu stawiać warunki. Can you just pull back your hair and show me your profile? Gorgeous, beautiful. Thank you. Nigdy mi się moja twarz nie podobała, nigdy nie popatrzyłam w lustro i nie powiedziałam do siebie, że jestem piękna, tylko wychodziłam, pomalowałam się, patrzę, lepiej nie będzie. Like my face, not too beautiful, but like high fashion. Can I tell you something? It is beautiful. Thank you. Zobaczcie ile szacunku, zobaczcie jakie pozytywne motywowanie drugiej osoby. Naprawdę zastanawiam się, czy dożyjemy takiego dnia, że jurorzy programu Top Model zaczną odnosić się z szacunkiem do uczestników, bo raz, że ten szacunek jest ważny, ale też z drugiej strony znowu, powtórzę się, to jest dużo powtórzeń. Oni dają publiczne przyzwolenie na zachowania tego typu. Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli będą fotografowie mniej doświadczeni, którzy po oglądaniu Top Model będą po prostu traktować modeli i modelki jak jakieś popychadła. A gdyby było więcej osób takich jak ten pan, to być może modele, modelki byliby traktowani po prostu jak ludzie. Co ty masz na sobie, Mikołaj? Idziesz do właściciela agencji, jednej z największych w Niemczech. Stary, idziesz na rozmowę o pracę w chwili obecnej. Zgodzę się tutaj w 100% z Michałem Pirugiem i ja już naprawdę nie rozumiem, po co ten Mikołaj tak się zachowuje, po co tak bardzo chce się wyróżnić. Prawdopodobnie przypuszczam, że przez to, że to jest jednak program telewizyjny i chciał być bardziej zapamiętany, bardziej jakoś odstawać od reszty, ale działa sam na własną niekorzyść. Hi. Hello, wie geht's? Hey, good. Wie geht's dir? Gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Dominik. You speak German? Bisschen. You have such a positive expression. To jest moim zdaniem bardzo
spoko sprawa, jak będziecie jeździć na castingi zagraniczne, w sensie jak już będziecie gdzieś na kontrakcie, albo jak przyjedzie jakiś agent nie angielskojęzyczny, to nauczcie się czegoś w jego języku, bo dostaniecie po prostu dodatkowe punkty. To taka mała pierdoła, ale naprawdę dużo zmienia. Też jak będziecie chodzić na castingi, na przykład w Chinach, to powiedzcie, wiecie, ni hao, albo wo han hao. Ja teraz w ogóle kompletnie zaburzyłam tonację, wybaczcie, ale to znaczy dzień dobry, jak się masz? Takie małe pierdoły, a od razu przełamiecie lody. What do you think about my body? Przepraszam, że ja się śmieję, ale takich pytań raczej się nie zadaje, ale to też oczywiście może wynikać z bariery językowej, że po prostu w taki bardzo prosty sposób to powiedział. Nie pytajcie się, co myślicie o moim ciele. Nie wiem, czy on tutaj oczekiwał na komplement, czy po prostu był przyzwyczajony do tego, co mówiło jury, że oni cały czas mówili, że o, tutaj ciałko takie i owakie. No nie, o takie rzeczy się nie pytajcie, po prostu zaprezentujcie się i dajcie się wypowiedzieć agentowi, bo to dosyć zabawnie wyszło. It's just that you only 183 for men, for male model, 183 is a little bit short. Yeah, I know, But you have good proportions, so you don't need to worry about anything. Tutaj została zwrócona uwaga na wzrost. Mężczyźni ze wzrostem 183 cm mogą pracować, mogą wyjeżdżać na kontrakty zagraniczne, ale znowu tutaj chodzi już bardziej o pokazy. To też pokazuje, jak polskie top model mało, zwraca uwagę na wzrost i są przyjmowane osoby, które mają 161 cm wzrostu. Ja mówię, że takie osoby nie wyjeżdżają na kontrakty, a potem dostaję w komentarzach, że co ty gadasz, oni wiedzą lepiej. No tutaj mamy pana z branży, który nawet zwraca uwagę osobom, które mogą wyjeżdżać na kontrakty, że i tak są niskie, a co dopiero osobom, które nie mogą wyjeżdżać na kontrakty. To pokazuje, że top model to polskie po tym, jak znieśli regulacje dotyczące wzrostu i wieku, nie do końca jest o modelingu, tylko właśnie o tym, żeby zostać influencerem. Przeszedłeś w skarpetkach po wybiegu? Chyba nie wiem, no po prostu wyszedłem w skarpetkach, no ja pier... Tutaj nic się takiego nie stało, tam śmieszne sytuacje było, jak chcecie, to sobie obejrzycie ten odcinek na playerze, ja oczywiście podlinkuję. Słuchajcie, no Ernest przeszedł się w skarpetkach, to nie jest jakaś wielka tragedia i później tam rozkminiał, pokazywał innym swoje stopy, zestresowany pewnie był. Nie ma nic złego w tym, że się przejdziecie w skarpetkach, jak klient będzie chciał was zobaczyć bez skarpetek, to po prostu powie wam, że przejdźcie bez skarpetek i tyle. I used to be a breakdancer, it was the most important part of my life. That's why I'm fit and I like to work out. Do a move. I want to see a breakdance. You want to see a breakdance? Let's do it now. A ten fragment pokazałam dlatego, że często na castingach, no dobra, ja bardzo często miałam tak, że klienci pytali się mnie o moje zainteresowanie. I zastanówcie się czasami właśnie, co może być takim jakby wyróżniającym was czynnikiem. Jeżeli macie jakieś bardzo interesujące zainteresowanie, to możecie o tym jak najbardziej wspomnieć, bo chodzi też o to, żeby po castingu klient was pamiętał. Nie musicie gadać przez godzinę, tak jak ja na przykład to robię na moich filmach. Ale właśnie tutaj Mariusz powiedział, że tańczył, że ćwiczył breakdance, też Weronika zajmuje się końmi, to też jest bardzo ciekawe. Warto o takich bardzo charakterystycznych rzeczach wspomnieć. Mam ogromną przyjemność ogłosić, że pracę przy sesji dla marki Apart dostali. Patrycja, męską twarzą tej sesji będzie Dominik. Tutaj już modele zdobywają takie profesjonalne doświadczenie. To jest coś, co realnie im pomoże w pracy późniejszej, jeżeli oczywiście zdecydują się na taką pracę. Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Sesję dla magazynu Elle zrobi Mariusz. Bardzo się cieszę, Mariusz, bo to by oznaczało, że może przełamałeś ten swój impas. Jeśli chodzi o dziewczyny, to te szanse dostaje Weronika.
Jaki impas? On sobie świetnie poradził w poprzednim odcinku. Świetnie, miał super zdjęcie. Nawet jurorzy go pochwalili, że miał super zdjęcie, także ja w ogóle tego nie rozumiem. I tutaj możecie zobaczyć jedną rzecz. Weronice zarzucało się cały czas, że jest taką niemotą, że jest taką mimozą, że taka że aż jurorom się nie chce żyć. Słuchajcie, dziewczyna poszła na casting z obcymi ludźmi i wywarła na nich na tyle dobre wrażenie, że zatrudnili ją spośród wszystkich modelek. Więc sorry, ale takie gadanie i przyczepianie się do dziewczyny tylko dlatego, że ma inny typ charakteru i jest moim zdaniem nie na miejscu, już może czas najwyższy, żeby jurorzy dali sobie spokój. Dajcie dziewczynie żyć. Nie z każdej osoby zrobicie, nie wiem, jakąś super przebojową laskę, która będzie rzucała żartami na lewo i prawo. Dziewczyna stara się, daje z siebie wszystko, moim zdaniem jest świetna. I brawo zarówno dla Weroniki i Mariusza. Payman zdecydował się dać szansę osobie, która ujęła go osobowością, komunikatywnością. Jest to Mariusz. Nie miał żadnych obiekcji do osoby, której był pewny w 100%. To była Maja. To ja, patrzcie, to ja. Mam nadzieję, że doda im to więcej pewności siebie i bardzo się cieszę, że nareszcie pojawił się ktoś, kto szczerze, obiektywnie i z klasą ocenia modeli. Oglądanie tej części odcinka sprawiło mi taką przyjemność. Oh. To jest taka moja pierwsza praca poza programem, profesjonalna. Bardzo się cieszę, no bo to był też taki moment, kiedy tak naprawdę chciałem odejść z programu. Ma warunki do pracy. Bardzo dobrze wypada na sesji, ale też bardzo dobrze wypada w takich kontaktach międzyludzkich. Super, bardzo fajnie, ale dostał komplementów Mariusz. Wow. I słuchajcie, już jurorzy doprowadzili do takiego stanu, że Mariusz się zastanawiał nad tym, żeby odejść z programu. To jest w ogóle taki absurd. I tutaj jest budowana chyba taka historia, że tak mu źle szło, ale potem się przełamał i wyszedł z tej swojej strefy komfortu. Tylko że on od początku bardzo dużo od siebie dawał i od początku wychodził dobrze i dobrze pozował i na przebitkach było widać, że dobrze pozował, także ja w ogóle tego nie rozumiem. Podsumowując, bo to będzie na dziś już wszystko, jestem bardzo ciekawa, co na ten temat sądzicie. Czy oglądając takie profesjonalne przebitki, kiedy modele są traktowani z szacunkiem, kiedy dostają konkretne rady, kiedy nie ma dramatów, czy to było dla Was interesujące? Bo dla mnie było szalenie interesujące i w sumie, jak dla mnie, to pokazało to, że można pokazać modeling w taki prawdziwy sposób, ale to nadal nie będzie nudne i nie trzeba podpierać się jakimiś dramami typu Onega ta przez sen jest nawiedzona. Jestem bardzo ciekawa tego, co Wy o tym sądzicie i dziękuję Wam bardzo na dziś. To już wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym omówimy sobie sesję. I tam będę miała dużo skomentowania i w ogóle nagram dwa odcinki dotyczące tego, co się zdarzyło w następnym odcinku, bo jest jedna sprawa, która mnie bardzo mocno zszokowała, zachowanie Patrycji Markowskiej. To jest coś, co trzeba po prostu, moim zdaniem, co warto jest omówić w oddzielnym odcinku. I to jest coś, o czym po prostu najzwyczajniej na świecie warto rozmawiać. No, także do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia, buziaki, bye bye!